W biznesie, tak jak w życiu, nie zawsze chodzi o rewolucję i burzenie starych murów. Czasem, żeby wejść na wyższy poziom, wystarczy dać swojemu miejscu pracy nową energię i postawić w jego sercu prawdziwą bestię. Dlaczego postawiliśmy właśnie na DMG Mori? Jak wyglądał rozładunek tej bestii i na jakie problemy trafiliśmy? A przede wszystkim, co ta inwestycja oznacza dla naszych klientów? Odpowiedzi na te wszystkie pytania i jeszcze więcej znajdziecie w dzisiejszym filmie. Tymczasem ja jestem Marek i witam Cię na kanale AMS CNC Wizards. Jednak zanim nowa DMG Mori stanęła na swoim miejscu, nasza komnata precyzji przeszła całkowitą metamorfozę. W jednym z komentarzy pod wcześniejszym filmem ktoś napisał, że można u nas odbierać porody, ale my czuliśmy, że można to miejsce uczynić jeszcze lepszym. Tak więc zmieniliśmy wygląd i atmosferę, tak aby każdy, kto będzie tu z nami, czy na miejscu, czy oglądając nasz kanał, poczuł, że to przestrzeń, w której powstają rzeczy niezwykłe. No i wreszcie, kiedy skończyliśmy malowanie i inne przygotowania, przyszedł czas na naszego potwora. Właśnie przyjechała do nas nowa maszyna. Zaraz zaczynamy rozładunek. Na tej maszynie będziemy wykonywać najbardziej zaawansowane i najtrudniejsze detale dla naszych klientów. Mieliśmy pewne obawy co do samego rozładunku, bo nasze DMG waży około 10 ton i ma ponad 4 metry długości, prawie 3 metry szerokości oraz 2,5 metra wysokości. Jednak pozytywnie zaskoczyło mnie to, że maszyna przyjechała już w pełni przygotowana do podniesienia, z zamontowanymi uszami transportowymi i oryginalnymi zawiesiami pasowymi. Wystarczyło je tylko zaczepić na hak dźwigu i podnieść, bez żadnych dodatkowych kombinacji. Tak samo wyrzutnik wiórów, wszystko przemyślane i przygotowane. Tutaj też chcieliśmy podziękować ekipie od dźwigu, bo bardzo nam pomogli, no i spisali się na medal. Jeżeli już sam rozładunek robi takie wrażenie, to nie możemy się doczekać, aż zobaczymy, co ta bestia potrafi w akcji. Największym wyzwaniem okazało się przejście przez wejście na halę. Dosłownie na centymetry mieściliśmy się, manewrując, aby maszyna mogła przejść. Gdy znalazła się w środku, ustawienie jej na hali poszło już bez problemu. Stop! Dobra. To jest nasza nowa DMG Mori CLX450TC. To karkofrezarka, która pozwala nam wykonać w jednym zamocowaniu nawet najbardziej wymagające detale. Dobra, to podejdźmy sobie do maszyny, opowiem Wam trochę o parametrach. Tutaj mamy serce maszyny, czyli głowicę, dzięki której możemy toczyć i frezować detale. Głowica ta jeździ w kilku osiach, może przesuwać się w lewo, w prawo, góra, dół i na nas, przód, tył. Oraz może uchylać się o 120 stopni w lewą stronę i w prawą stronę. Dzięki temu ona może tutaj dojechać do detalu, obrabiać go z każdej strony, frezować, toczyć i tak dalej. Tutaj mamy główne wrzeciono maszyny z uchwytem szunka. Z drugiej strony mamy przeciwwrzeciono, dokładnie o takich samych parametrach jak główne wrzeciono. Dzięki temu detale możemy obrabiać z przechwytem, tak? Automatycznie wrzeciono może podjechać do detalu, złapać detal, przechwycić i głowica tocząco-frezująca może obrabiać detal od razu z drugiej strony. Według specyfikacji maszyny pole robocze to 400 mm średnicy i 1100 mm długości. Tutaj mamy podszymkę detali, gdy chcemy obrabiać detal na przykład w środku nie możemy go podeprzeć kłem. To do tego mamy podszymkę. Podszymka jest w pełni sterowana programowo. Przejdźmy teraz do magazynu narzędzi. Mam nadzieję, że widać tutaj co nieco, ale ogólnie maszyna w wersji standardowej ma 30 narzędzi. Magazyn na 30 narzędzi. My mamy powiększony magazyn i on ma pojemność 60 narzędzi. Dobra, chodźcie jeszcze na chwilę na tył maszyny, pokażę Wam kilka ciekawych rzeczy.
Tutaj mamy najpotężniejszy element, jednostkę chłodząco-filtrującą na chłodziwo do maszyny. Ta jednostka jest o pojemności 1000 litrów. Ma możliwość podawania bardzo dużego ciśnienia chłodziwa na narzędzia do 80 bar. Ale dzięki temu, że ma takie ciśnienie, musi być też zastosowany filtr fizelinowy, który tutaj mamy. On jest automatyzowany. Dodatkowo też ta jednostka ma agregat chłodzący, który chłodzi chłodziwo. Taki sam lub podobny agregat chłodzący jest też z tyłu maszyny, dodatkowy, który chłodzi wrzeciono. Dzięki temu możemy robić detale, wykonywać detale jeszcze precyzyjniej. Jeszcze jeden element bardzo ważny, odciąg mgły olejowej chłodziwa, tak z wnętrza komory maszyny. I teraz czas odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie DMG? Bo chcieliśmy spróbować czegoś nowego. Poznać technologię innego producenta z najwyższej światowej półki i zobaczyć, jakie daje możliwości. Zależało nam na tym, aby maszyna nas nie ograniczała i poszerzyła nasz potencjał produkcyjny. To element naszego ciągłego rozwoju, poszerzania umiejętności i poznawania nowych rozwiązań. Co to zmienia dla naszych klientów? Otwiera przed nami ogromne możliwości. Nowe technologie, których wcześniej nie mieliśmy. Dzięki tak zaawansowanej maszynie będziemy mogli wykonywać dla naszych klientów najbardziej precyzyjne i skomplikowane detale dla przemysłu lotniczego, kosmicznego, zbrojeniowego oraz innych najbardziej wymagających branż. To sprzęt, który pozwala realizować projekty zarezerwowane dotąd dla najbardziej zaawansowanych parków maszynowych na świecie. Już nie możemy się doczekać, aby wykonać na niej pierwsze detale. Na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Jeśli podobało Ci się to, co zobaczyłeś, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał, żeby być na bieżąco. Bo teraz to się dopiero zacznie. Dzięki nowym możliwościom, jakie daje ta maszyna, w naszej komnacie precyzji pokażemy, do czego jesteśmy zdolni. Od wyjątkowo skomplikowanych detali po świeże sposoby obróbki. Przed nami projekty, które pozwolą w pełni rozwinąć potencjał tej technologii w naszych rękach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!